Witam Państwa, kolejny film. I coś to wyszedł za szybko. Miałby trochę być bluzu, ale niestety wczoraj, przedwczoraj zaszły pewne sytuacje, które mają swój epilog dalej, będą dalsze. One są związane właśnie z Państwa mailami, z komentarzami i stwierdziliśmy, że no pewne rzeczy trzeba zrobić w formie filmowej. Oczywiście ten film zapowiedziany tam, który tak się zawieraliśmy wtedy 30, żeby po prostu go zrobić, akurat tamta tematyka przebiła, to akurat musimy też zostawić za jakiś czas, ale na wszystko przyjdzie swój czas i na razie chcemy kilka tematów poruszyć związanych z mailami i komentarzami. Na początek chcę podziękować za maile i komentarze, wszystko co robicie. Słuchajcie, nawet na Facebooku wchodzicie. Na Facebook wchodzicie, więc tam też są dyskusje. Tam padają też propozycje, jak wykorzystać, jak się podpiąć do energii Torusa, pola serca, jak to podpiąć do pałacu i tak dalej. Ale my tutaj chcemy właśnie też zrobić jakby odpowiedź, bo otrzymaliśmy kilka maili i powiem Wam, że tak, maile przychodzą, oczywiście. I to są takie konkretne, nie ma jakiegoś tłumu maili, one przychodzą, konkretnie przychodzą od osób, które mają naprawdę problemy i już próbowały szczęścia, się próbowały jak to się rozwiązać na podstawie filmu, jakoś to rozwiązać, ale sobie z tym jakoś nie radziły. No i trzeba było im pomóc. No i ta pomoc nadeszła. No i tu chcę powiedzieć, bo generalnie o czym to były maile, to chodziło o to, że no, te osoby miały jakieś tam podczepki. No i to trzeba było zdjąć. I Wiola to akurat zrobiła. No i tam podziękowano nam. No i tyle w temacie, ale pytanie co dalej, tak? Jak się te osoby czują? Czy odniosło to jakiś efekt? No oczywiście już dostaliśmy mailową odpowiedź od tych osób, że wszystko jest w porządku. Zeszło wreszcie tam powiedzmy jakieś te maszkary. Powiedzmy z szyi, z głowy, to że samopoczucie się poprawiło i tak dalej, takie rzeczy. Ale zawsze, jeżeli Państwo piszecie w tych sprawach, to powiem tak, że ponieważ piszecie dość duże maile, długie, co niektórzy, niektórzy bardzo długo chcą, czyli tak piszą dużo, że no nie wiadomo jak to zrobić uniwersalnie, bo czasami nawet można by, trzeba by dość długo też pisać jako odpowiedź. Natomiast w filmach poprzednich dużo rzeczy żeśmy zawarli. Ja część z tych takich filmów kluczowych Państwu zalinkuję, ponieważ no musielibyśmy, nie wiem, może nawet filmy indywidualne robić takie dla tych z Państwa, którzy mają problemy i dopiero żeby był efekt. Generalnie, no powtórzę, my się tym nie zajmujemy, ale w takich właśnie wyjątkowych przypadkach to po prostu no, trzeba się zajmować. I dlatego no nie myślcie, że po prostu że macie już takie problemy, że coś tam, że powiedzmy że już wam się żyć odechciewa i tak dalej. My też mamy problemy. Tak, tutaj była już krzywa akcja jedna, że nam zrobili tutaj problem, ale demony zrobiły problem. Wczoraj była inauguracja pewnego wydarzenia. To było w 19:30. Dwa dni temu. Tak to wiele mi poprawia. Była pewna akcja. No i słuchajcie, w ciągu pół godziny już była odpowiedź. Że była odpowiedź, po prostu odpowiedź demonów wręcz. A sprawa dotyczyła bardzo ważnej kwestii, jak się podpiąć. A więc była jakby próba taka praktyczna, jak się podpiąć. Jak podpiąć się, aby coś starać się zmienić. O, może tak powiem. Dobrze mówię? Dobrze. Dobrze mówię. No, a więc to, a więc po prostu tak, jak już piszecie maili, no to szereg filmów zalinkuję, gdzie były pewne jakieś tam decydujące sprawy. Tam Państwo też również, kto jeszcze po prostu z komentarzy się nie połapał z poprzednich filmów, film, raczej film, strona o tych wibracjach. No i możecie sobie obejrzeć, jak hybrydy reagują na te wibracje. Ja Wam zalinkuję dokładnie te strony, żebyście po rosyjsku nie szukali, że
tu gdzie klikać, po prostu już konkretne, z komentarzem nawet zrobię, że podam to, że ta strona dotyczy tego, co jest tutaj najważniejsze, ta strona dotyczy tego i tak dalej. To są oddzielne linki, ale wszystko jest na jednej stronie. Część z Państwa już to śledziła, a dla niektórych mam propozycję. Jeżeli chcecie śledzić właśnie tą stronę, te wyniki tych wibracji dynamicznych, to proszę obserwować, że hybrydy zachowują. Właśnie, bo niektórzy chcieli wręcz, no, że wręcz nawet obserwują. To nawet dostajemy maile właśnie w tej sprawie, że po prostu niektóre, no, były takie sytuacje dość drastyczne, że po prostu hybrydy umierały. No, a więc do tego stopnia dochodzi. Ojciec włączył wibracje 2 lata temu. Tak? Włączył tak zwane wibracje dynamiczne. W 2015 bodajże. Ja już robiłem ten film. Zresztą tam to wszystko jest podane. Ja Państwu też to zalinkuję. Film o wibracjach. O co to chodzi. Teraz z tego, co rosyjskie strony, rosyjskojęzyczne podają, to jest 1875 Hz. To jest tak zwana wibracja stała. Dawniej stała była 7 z groszami, ale już nie pamiętam dokładnie. Teraz jest 18,7 i to rośnie. To cały czas rośnie. Natomiast dynamiczne, no to już tak mówiłem, dochodziło nawet do 130 Hz. Takie 52, 54, 80, no to były takie dni. No i wiadomo, była odpowiednia reakcja. Hybryd oczywiście. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o te wibracje, to tyle, bo to też jest odpowiedź na maile, które piszecie w sprawie wibracji. Tutaj wręcz nam tutaj opisujecie pewne wydarzenia, które się działy na przykład w szpitalu. No, co się stało właśnie, kiedy było 130 wibracje. No. Teraz widzimy, już po prostu to pochowali te wszystkie dane, trochę tam zmienili tam to, jak to się nazywa, coś tam kombinowali, skalę trochę już pozmieniali, żeby nie było widać, że to aż, powiedzmy, tak wysokie są te skoki dynamiczne. No ale przynajmniej jest to jakiś obraz, że coś się dzieje, nie to, że się nic nie dzieje, ponieważ u nas się też coś dzieje i dlatego ten film jest, bo coś się dzieje cały czas. No i teraz tak, co powiemy właśnie o tym, co jest tak o 7:30, tak? Codziennie na razie. Powiemy coś? Powiemy, tak? Jak najbardziej. Dlatego jest to taka akcja, która ma na celu wniesienie czegoś, czyli to jest deklaracja, ja to nazywam deklaracją woli. Co chcemy zmienić, uważamy za stosowne, a więc postrzeganie pozazmysłowym. Przechodzimy w przestrzeń, w okolice pałacu i wtedy patrzymy, co widzimy, bo wiemy, co widzimy, no i deklarujemy Ojcu Niebocentrycznego swoją wolę. I te wszystkie zmiany, które chcemy, żeby one nastąpiły, one są robione pod kierownictwem Ojca, ale energią z pałacu. I my się podpinamy pod energię z pałacu w ten sposób. No i w związku z tym właśnie to było, kiedy było przedwczoraj, tak? Akcja? Przedwczoraj, tak? No, przedwczoraj było, no i pewne rzeczy się działy. No, deklaracja woli z mojej strony była tak jakby silna, że zepsuto mi samochód. Już drugi. Pierwszy też go zepsuto, teraz zepsuto drugi samochód. Ale słuchajcie, nie ma rzeczy niemożliwych do dokonania przez Najwyższego. A chociaż mam teraz samochód prawie że na kołkach, ale kiedy ja pojadę, kiedy pojedziemy do Polski, pojedziemy w drugiej połowie stycznia, no to nawet tym złomem zepsutym, żeśmy już jeden złom przetestowali, 2600 km na zniszczonym silniku, a teraz po prostu mamy dojechać do Słubic, tak, do Słubic mamy dojechać, zrobić 750 km, znów kolejny wyczyn samochodowy. My już nieraz jechaliśmy tak. Siłą woli. Siłą woli, nieraz żeśmy jechali, właśnie tym zepsutym samochodem pierwszym, a ten już też jest rozwalony. Zniszczone, tak, bo przeniszczyli, ale dobra. To będziemy mieli drugi jakby wyczyn samochodowy. Jak przejechać 750 km na
uszkodzonym aucie i to dość mocno. No to jest powiedzmy tego. No i zresztą nie chcę się wdawać w szczegóły, ale po prostu mamy w planie kolejny wyczyń samochodowy. Był kiedyś pierwszy, a teraz jest drugi. No dobra. Teraz co powiemy na temat tego właśnie wydarzenia 7.30? 7.30 lub 21. 7.30 albo 21. Czy ja wyznaczyłam takie godziny, ponieważ pewne osoby, niebocentrycy, zdeklarowali się, że chcą pomóc i chcą uczestniczyć w tym wydarzeniu. Dlatego ustaliłam 2 godziny, ponieważ niektórzy mają czas rano, a 7.30 jest to raczej dla niektórych, którzy rano nie pracują, jest to też taka chwila spokoju. Ja na przykład bardzo lubię poranki, bo mam wtedy czas dla siebie, kiedy wszyscy jeszcze śpią. No i 21. 21 każdego dnia wieczorem. Na czym to polega? Ja przedwczoraj zobaczyłam w swojej wizji Pałac Najwyższego, tak jakby ojciec mnie tam przywołał i zaczął przywoływać swoje wierne dusze. Ja zobaczyłam, jak pojedyncze dusze przybywają tam pod pałac. To były takie fajne błyski światełek. To była taka energia tej duszy. Nie potrafię tego Państwu tak obrazkowo wytłumaczyć. Natomiast zaczęli przybywać wszyscy jego wierni jakby... Z całego świata. Z całego świata, tak, bo to było wyraźnie widać, że z różnych części świata przybywają te dusze. Było to piękne uczucie, bo witaliśmy się wszyscy, jakbyśmy się wszyscy znali. Więc mam wrażenie, że wszystkie wierne dusze są bratnimi duszami. I z czasów Złotej Ery prawdopodobnie wszyscy się znamy. Ustawiliśmy się jakby wokół pałacu kulistego. Trzymaliśmy się za ręce. I pałac, ja nawet zobaczyłam te dwie piramidy złączone podstawami, które błyskały potężną energią. Tak jak bicie naszego serca. To było zgodnie z puls pałacu, jakby pokrywał się z naszym pulsem, z naszym biciem naszych serc. Wtedy zobaczyłam, że energia z pałacu przechodzi przez nasze serca i od naszych serc rozchodzi się energia, taka siatka energetyczna jak tiul. No jak tiul dosłownie, bo to była taka piękna siateczka. Piękna siateczka, piękna tkanina, jak to ktoś kiedyś nazwał bardzo ładnie. Ta tkanina rozchodziła się z takim mocnym impetem jak fala uderzeniowa. I ona rozchodziła się aż do ścian ziemi. Ona się rozchodziła po całej powierzchni ziemi i cała przestrzeń jakby była wypełniana tą energią. Ja dostałam takiego zrozumienia, że... Dobrze, przepraszam się na moment. Czyli tam się znalazłaś i miałaś jakąś intencję. Czyli każda z tych osób, bo to tam trochę było osób. To tak, znaczy tam było bardzo dużo osób. A więc każdy miał jakąś intencję, wolę, czyli deklarację woli zmian. O, może tak, ja to tak zrozumiałem. Oczywiście to były umordowane dusze, które tutaj w tym świecie mają już po prostu dość życia w tym Matrixie. Ja dostałam takiego zrozumienia w tym momencie. Było to dla mnie dużym wzruszeniem i zaskoczeniem, że my mamy pomóc Ojcu w odzyskaniu tej naszej ziemi. On jest oczywiście wszechmocny i on może... Bez nas by sobie też poradził. Ale po prostu w tym momencie dajemy pewne argumenty jemu. W tym całym sporze po prostu decydującym parametrem są ludzie, którzy chcą zmian. Ponieważ, a tu przepraszam, że ci to przerwałem, ale muszę to powiedzieć, ponieważ piszecie, no, że nie piszemy o jakichś tam szczepionkach, innych rzeczach i tym podobnych, jakichś tam wydarzeniach, które po prostu bardzo państwa niepokoją. Otóż tutaj jest to, co możemy robić. W ten sposób Wiola dała oręż.
też. Broń do ręki. Czyli dałem broń do ręki, czyli wszystko. Okręty, samoloty, czołgi. Ponieważ operowanie mocą najwyższego jest wielkim przywilejem, ale to jest skuteczne. Dlatego my chcieliśmy no właśnie trochę wypraktykować, dlatego no już przerobiliśmy to 2 dni. Przerabiamy i ma to skutek. Coraz więcej osób się zgłasza, bo ja mam wrażenie, że ja zobaczyłam coś, co mamy zrobić. Bo ja zobaczyłam mnóstwo ludzi, mnóstwo tych dusz, które pracują razem ze mną. I mam wrażenie, mam takie zrozumienie, że każdy powinien dołączyć ze swoją świadomością do tych działań. A nie jest to nic trudnego, bo jeśli sobie nie potraficie Państwo tego zwizualizować, to wystarczy ta deklaracja. Tak, deklaracja woli, bardzo ważna. Deklaracja woli. I mieć po prostu tę świadomość, że my o tej 7.30 bądź o 21.00 tam jesteśmy myślami i dajmy na to wyobrażamy sobie, że z naszych serc rozchodzi się silna energia, która dotyka aż ścian ziemi. To jest bardzo ważne. Powiem Państwu, że coraz więcej osób zgłasza nam postrzeganie pozazmysłowe. Każdy, kto prosi Ojca, je dostaje i to jest bardzo duża niespodzianka. Nawet dzisiaj miałam rozmowę z osobą, którą ja tam zabierałam, ale on był o tym poinformowany. On był o tym poinformowany i wczoraj wieczorem nagrał się na WhatsAppa i mówi: słuchaj, nie wiem co się ze mną dzieje, jak zamykam oczy, to pod powiekami widzę rozbłyski i te 2 piramidy złączone. Tak, czyli centrum pałacu. To była, słuchajcie, niesamowita niespodzianka, bo kolejna osoba zgłasza, że poprosiła Ojca o postrzeganie pozazmysłowe i je dostała. Oczywiście to był dopiero początek, no bo to się stało wczoraj, zobaczymy co będzie dalej. Natomiast chcę podkreślić, że jest to ten czas, który teraz mamy, to jest to specyficzny czas, bo mamy te wysokie wibracje, energia prawdopodobnie stała się rzadsza, bo przyznam się Państwu, bo pytaliście się nieraz, co się dzieje przy pałacu, ja nie widziałam. Ja przez jakieś 2 miesiące miałam trudności, żeby w ogóle zobaczyć cokolwiek, co się dzieje na górze. Zastanawiałam się, co się dzieje, ale gdzieś właśnie wyczytałam, że energia, która jest obecnie, jest bardzo ciężka, natomiast właśnie od przesilenia, które mieliśmy ostatnio, ona się będzie uwalniać powoli i będzie coraz rzadsza. I tak praktycznie chyba się stało, dlatego że ja zaczęłam tak. Najpierw miałam jakieś przebłyski pod powiekami, a teraz znowu zaczynam widzieć tak jak kiedyś, a nawet więcej. Bo słuchajcie, to co ja zobaczyłam, to naprawdę było wspaniałe przeżycie. Ja zachęcam Państwa, żebyście się dołączali i swoją świadomością uczestniczyli w tych działaniach, bo są one Ojcu bardzo potrzebne. No to tak, to tyle. W razie czego proszę się pytać, ja będę tłumaczyć. Jeśli ktoś będzie chciał uczestniczyć w tych działaniach, to proszę nie zapominać o tym, że przy tych działaniach jest duża utrata sił i energii, ponieważ po pierwszym dniu, kiedy ja sobie to wizualizowałam, a właściwie to ja zobaczyłam to, co mi pokazał Ojciec, ale wizualizację robiłam przy zrozumieniu, że wiedziałam, że muszę pracować tym sercem, energią z serca. Ja później nie uzupełniłam sobie energii. A to jednak był duży wysiłek dla mnie i dla tych osób, które były ze mną. To też mi zgłosiły, że miały spadek energii. Więc trzeba od razu energię uzupełniać z pałacu też. Ja jednocześnie wysyłając polem serca tą energią, jednocześnie wizualizuję sobie, że pobieram przez głowę energię od Ojca. Więc to jest bardzo ważne. No dobrze, z mojej strony to tyle. W razie czego proszę pytać. Tutaj tak, ja zanim przejdę do takich spraw tam komentarzowych, tutaj mamy parę grafik. Coś powiesz? Aha, bo chcieliśmy, ponieważ też są osoby, które zgłaszają bardzo złe samopoczucie. A ja też jakiś tydzień temu szukałam sposobu, bo przyznam się, że i ja miałam mnóstwo negatywnych emocji, depresję, poirytowana byłam.
Domyślam się, że są te emocje negatywne, to jest wynik sił zewnętrznych. Czyli prawdopodobnie jest to HARP lub CERN, czy coś w tym stylu, bo Ojciec Niebiański działa w swój sposób, jak wiemy, z wibracjami, zrozumieniem u ludzi, a demoniści muszą się jakoś ratować, więc oni się chwytają jakby brzytwą, oni też mają jakieś oddziaływanie na nas. A więc co ja chcę Państwu powiedzieć? Jeśli ktoś odczuwa takie złe emocje, negatywne emocje, ma jakieś tam problemy, depresje, jest to też dobry sposób na odgonienie, myślę, podczepek. Ponieważ mam swoje dowody, że demony boją się energii miłości. Jest ona dla nich bardzo niemiła. A więc chcę Państwu przekazać sposób na to, jak tych złych emocji się pozbyć. I też mam od paru osób potwierdzenia, że to się sprawdza w 100%. Ja wiem sama po sobie, bo ja długo szukałam rozwiązania i w pewnym momencie przyszło olśnienie, bo już naprawdę byłam zdesperowana, błagałam Ojca o jakąś podpowiedź, o odpowiedź. Jeszcze tutaj szybciutko powiem, jeśli Państwo macie jakieś pytania do Ojca niebocentrycznego, proszę zadawać bardzo krótkie i treściwe pytania. One nie mogą być jakieś tam długie, składające się z kilku zdań, czy z jakiegoś tam długiego zdania. 2-3, góra maksymalnie tam 4 słowa i uwierzcie mi, że odpowiedź bardzo szybko przyjdzie. Stąd i ja taką odpowiedź, takie zrozumienie uzyskałam. A więc co robimy? Ja zaraz Państwu pokażę tutaj taką grafikę. Szukałam takich gifów dla Państwa. No nie są one, wiadomo, takie jakbym chciała, ale to, co mogłam, to znalazłam. To jest serce tam, nie patrzmy na te skrzydła. Ale co my robimy? Przyszaj palce. Tak, żeby było widać. Zamykamy oczy lub nie zamykamy. Mnie jest łatwiej z zamkniętymi oczami to robić. Zaczynamy oddychać głęboko. Wyciszamy się. I prosimy oczywiście o przewodnictwo Ojca Niebocentrycznego. I zaczynamy działać polem serca. Czyli niech z serca wyjdzie delikatna energia i ona zaczyna jakby poszerzać swoje pole działania. To jest taki o tutaj błysk energii. Przejdź do następnego zdjęcia. Akurat to zdjęcie tutaj jest takie niefajne, bo teraz zauważyłam. Proszę? Klapkę obróć. O, już teraz będę widział. Jest niefajne, bo akurat tutaj widzę, na tym sercu są jakieś dwa rogi, także przepraszam, nie zauważyłam wcześniej. To jest drugi, tak? Tak. Ja bym chciała obejrzeć, jak to wygląda. Zaraz tutaj przybliżę Państwu. O, to ma być taki wybuch energii. Proszę sobie to wizualizować, wyobrażać, jak tam komu wygodnie. O, wybuch energii, który ma się... Już wystarczy. W sercu. Który ma się z każdym biciem serca powiększać. Na pewno poczujecie ciepło w sercu. Przejdź do następnej grafiki. Ta energia ma tak pracować, jak mniej więcej jak widać na tej grafice, na tym gifie. Ona ma się rozszerzać coraz bardziej. Ja na przykład wizualizuję sobie, że te kontury serca robią się coraz większe i coraz większe i nagle jakby opasowują całe moje ciało. I jak już dojdziemy do takiego momentu, że znajdziemy się cali, całe nasze ciała w tym polu serca, w tej energii miłości, pozwólmy niech... Razem z sercem, z biciem serca i z pulsem niech pracuje ta energia. Pozostawmy to uczucie w sobie i przede wszystkim, co jest ważne, musicie w to uwierzyć na 100%, bo jeśli będziecie coś robić bez przekonania, to na pewno wam to nie wyjdzie. Nie zadziała. Musicie wierzyć po prostu w to, co robicie w tym momencie. U mnie działa to 100%. Ja od kilku dni chodzę zadowolona. Jeśli tylko jakieś tam się irytacje u mnie pojawiają, czy jakieś złe myśli,
też jest taki sposób, że możemy... aha, jeszcze przejść do ostatniej grafiki, bo tam ta ostatnia grafika jest bardzo fajna. Tak. Tutaj jesteśmy jakby zamknięci w całej tej energii miłości. Ta energia z nas emanuje i opasowywuje nasze ciała. Dla mnie to jest bardzo trafna grafika. Na czym ja skończyłam? Aha, już wiem. Przepraszam. Jeśli pojawiają Wam się negatywne jakieś emocje, których chcemy się pozbyć, nie zasilajmy ich energią. Mnie kiedyś to akurat taki demonista powiedział, ale tutaj miał rację. Ponieważ słuchajcie, dlaczego w internecie jest mnóstwo filmów czy obrazów na Facebooku o negatywnych treściach, które wywołują w nas właśnie negatywne emocje. Ja kiedyś obejrzałam, nie wiem akurat czemu zwróciłam uwagę, na film z obdartym psiakiem ze skóry. To przykuło moją uwagę i kiedy dotarło do mnie, że to jest żywe stworzenie, które jeszcze żyje, ja słuchajcie, przez kilka dni chodziłam ze straszną traumą. Ja nie mogłam sobie z tym poradzić. Ja budziłam się z obrazem tego psa właśnie pod powiekami. Dlatego właśnie znalazłam ten sposób z tą energią serca i uwierzcie mi, że od tamtej pory już ten obraz mi znikł. Także wystrzegajmy się też takich obrazów i nie zasilajmy tego swoją energią. Również gdy pojawiają się złe emocje, zastąpmy je natychmiast najwspanialszym wspomnieniem. Bo w momencie, gdy pojawi się jakaś negatywna myśl i my dostrzeżemy ją i zasilimy ją swoją energią, to wprawimy ją jakby w życie, w ruch. I ta energia będzie nam towarzyszyć, te złe emocje będą nam towarzyszyć, dajmy na to, przez kilka dni, czy tam przez cały dzień. Jest też taki sposób na przykład, że tak jak mnie się pojawiał obraz z tym psem, to natychmiast w wyobraźni zamalowywałam tak jakby pędzlem, żeby tego nie widzieć. Ale najwspanialszym, moim zdaniem, najwspanialszym sposobem jest właśnie praca z polem serca i tutaj naprawdę działa stuprocentowo, do czego zachęcam. To nie jest trudne, proszę sobie to ćwiczyć. Do mnie też ludzie piszą, że pobudzanie pola serca w 100% się sprawdza, że odczuwają właśnie to ciepło na sercu, a nawet nieraz i na całym ciele. Także naprawdę zachęcam, bo warto. Słuchajcie, musimy mieć spokój w sercu i motywację jakby do dalszego działania, bo jeśli będzie nas coś zakłócać, no to nie będzie to dobre. No dobrze, ja już Ci oddaję głos. No i tutaj mamy wyjaśnienie, dlaczego my się nie zajmujemy takimi negatywnymi rzeczami, ponieważ piszecie, że coś było takiego, że nie pisze się o tym, o jakaś depopulacji i tak dalej. Te rzeczy nie mają już najmniejszego znaczenia. Nawet powiedzmy te kwestie szczepionek. Słuchajcie, może tak. Może tak to powiem. Chcecie zablokować ustawę o szczepionkach? No? Czy chcecie? No to teraz sprawdźcie. Macie czołgi, samoloty, rakiety, działa, tylko już inne, zupełnie inne. Ci, co takie coś tam robią, realizują, to nie realizują te cele, które zostały naznaczone w lożach masońskich. A loże masońskie mają swoich mocodawców jeszcze wyżej. Przez duchy nieczyste. A więc teraz chcemy, żeby te duchy funkcjonowały. No jaka jest z Państwa, czy je trzeba zniwelować, zneutralizować, mówiąc dokładnie, albo nihilować, tak? Czyli powiedzmy, żeby zostały wyłączone przez Ojca. Chcemy, to jest nasza deklaracja woli. Pytanie właśnie, kiedyś w jednym filmie mówiłem, co my chcemy. Chcemy sprawiedliwego, nowego świata? Czy chcemy? Deklaracja woli. Idziemy pod pałac i deklarujemy wolę.
Nie musi nas być tutaj jakiś nie wiadomo jaki tłum. Niektórzy myślą, że tu już powinny być tłumy i tak dalej, że są pierdoły, to są nic rzeczy, które nie istnieją. W porządku. Każdy może się tak wypowiadać i tam czytacie, są tacy i tak dalej. Nie ma to najmniejszego znaczenia, co oni tam napiszą przeciwnicy, ponieważ macie broń w ręce, macie pistolety maszynowe. Macie kartaczownicę. To, co się wydarzyło z naszym samochodem, to tylko świadczy o tym, że... Tak, bo deklaracja woli była z mojej strony tak. Słuchajcie, neutralizacja nadrzędnej władzy. Ja czyli do tego jeszcze mogę dodać, że... Ale nadrzędnej władzy tej, która jest powyżej lóż masońskich. Na te resztę szczegółów to jeszcze przyjdzie czas. Po prostu na razie jest... Na razie najważniejsza sprawa z mojego punktu widzenia. Demony nie mają prawa istnieć, działać, a więc taka jest nasza, ta moja akurat w tym przypadku, deklaracja woli. To po pół godziny miałem odpowiedź tych, którzy po tej deklaracji woli. Tak, ja jeszcze chciałam zauważyć, zauważcie Państwo, że ja od jakiegoś czasu nie robię z Mariuszem filmów o postrzeganiu pozazmysłowym. Może tam coś się wspomina o tym, ale ja już od dawna nie mówiłam, ponieważ ja nic nie widziałam. No to ja nie mówiłam o tym, o postrzeganiu pozazmysłowym. Niektórzy się pytali, co tam przy pałacu jest, tak? Tak, ja o tym nie mówiłam, natomiast ostatnio, przez ostatnie dni, czy nawet tam może tydzień, czy troszkę więcej, bardzo brutalnie jestem atakowana właśnie przez postrzeganie pozazmysłowe. To znaczy się nie przez, tylko za postrzeganie pozazmysłowe. Jestem mocno atakowana ponieważ, pod tym kątem. Ponieważ dałaś broń do ręki. Czołgi, samoloty, wszystko. Za to właśnie, dlatego, bo dałaś sposób. To nie, właśnie ci, którzy tak piszą, że powiedzmy o jakichś negatywnych rzeczach, to jest internet jest zawalony negatywnymi rzeczami. I w ten sposób się no, chcą... Po co te negatywne jakieś rzeczy w internecie są? Różne kanały się tam powiedzmy żywią, że ten powiedział to, ten chce to, tamten jeszcze czegoś chce. To jest po to, żeby wzbudzić właśnie te negatywne emocje u Państwa, żebyście mieli życie przesrane, za przeproszeniem. No, żebyście, żeby Wam się w ogóle przede wszystkim życie odechciało, bo ja wiem, jakie ja miałam myśli. Ja miałam myśli takie, że to jest wszystko bez sensu i w ogóle najlepiej to się położyć i umrzeć. Do tego służą negatywne emocje, tak. Żebyśmy byli tak zaszczuci, bo my wszyscy wiemy, co się dzieje na tym świecie. Ja powiem więcej. Dzieją się takie rzeczy w podziemiach. Ostatnio Mel Gibson powiedział o pożeraniu dzieci, o piciu krwi i tak dalej. Oficjalnie? Tak. Bez żadnych ceregieli. To też jest bardzo duża zagadka, dlaczego akurat powiedział, no bo co, on tego nie robił? No tak. Żeby tak się wspiąć na szczeblach kariery, tam nikt go na ładne oczy nie przyjął. Ale to już wychodzimy za daleko. To za daleko, to nie ma co kombinować. Tak, natomiast wszystkie te negatywne emocje, wszystkie te w ogóle negatywne obrazy, czy negatywne artykuły, czy filmy służą do tego, żeby Państwa zaszczuć. Żebyście się czuli w ten sposób, że nie ma dla nas ratunku. Natomiast ja powiadam, że jest rozwiązanie. I zachęcam Państwa do tego, abyście uczestniczyli w tym działaniu. Tak jest, nic nie kosztuje. A jeszcze Wam coś powiem o tak zwanych negatywnych miejscach, gdzie podejrzewa się o, no bym powiedział tutaj, składanie ofiar z ludzi. To się czuje. Nawet byliśmy tu w jednym miejscu, tutaj w Holandii, w takim jednym właśnie hotelu, w takim miejscu. Było dziwne, ono, to było jak weszliśmy tam, to mieliśmy ochotę, tam była taka blokada, mieliśmy blokadę i chcieliśmy stamtąd jak najszybciej wyjść. Ponieważ tam było taki tunel i zadaszenie i były takie ławeczki, można było na spacerze się z parę kilometrów stąd. No i myśmy sobie tam siedzieli i tak w miarę żeśmy siedzieli, to byśmy już to czuli, co to jest. No, prawdopodobnie tam właśnie pod ziemią. Tak, pod ziemią po prostu dzieją się różne rzeczy, ale myśmy niedawno byli w Paderborn. To jest w okolicach Wewelsburga. No słuchajcie, tam też jest podejrzenie, że tam turyści o 12 w południe idą oglądać zamek Himmlera, a swojego czasu łowcy dusz to mi powiedzieli, co się tam robi. Nie? A więc myśmy tam w tej okolicy też byli, to też wyczuwało się, jak samochód przejeżdżał przez zagłębie Rury, to w ogóle całe zagłębie Rury, tam okolice Dortmundu, tego
Wuppertalu i tak dalej, zagłębie rury, no to słuchajcie, to się czuło na plecach. Właśnie ten, czuło się krew, pot, śmierć i łzy. No bo słuchajcie, co to jest zagłębie rury? W czasach wojny wszyscy, kogo się dało na pierwszy strzał, tam były kopalnie, tam pracowali robotnicy przymusowi, którzy tam praktycznie ginęli i to w masowych ilościach. I praktycznie z kogo się dało, to po prostu ściągało się właśnie do zagłębia rury, do hut, do walcowni, do wszystkiego i do kopalni. Ale nie tylko, ja sądzę, że i też takie mam zrozumienie nieprzypadkowe, że każdy jakiś potężny biznes, bardzo dochodowy, to tak. jest oparty na składaniu ofiar. I tak też było tutaj te parę kilometrów stąd. Tak, to jest bardzo dochodowy biznes, ten hotel i tamten teren i tak dalej. Dlatego, żeśmy stamtąd wijali. Uciekliśmy. Tak samo nie pojechaliśmy do Wewelsburga. Tak, słuchajcie, mimo że byliśmy obok Wewelsburga 20 kilometrów, to myśmy z tego powodu nie pojechali do Wewelsburga. Była straszna blokada. Blokada była taka, że normalnie samochód prawie że hamował. Że po prostu było i to była, no, wtedy to było, powiedzmy, dzień wcześniej to były pewne wydarzenia, ale i po prostu taki opór był zajadły, czuć to było, że po prostu myśmy tam planowali jechać, powiedzmy, ja obejrzeć. Planowaliśmy zrobić film nawet. Film na tle Wewelsburga, nie? Ale myśmy po prostu tam, i w momencie, żeśmy z tego Wewelsburga zrezygnowali, to słuchajcie... Tak, całe napięcie zeszło. Całe napięcie zeszło. A więc są takie miejsca, możecie Państwo też odczuć, że coś takiego Was na przykład w jedne miejsce Was przyciąga, a w drugie Was wręcz blokuje. Proszę wtedy słuchać serca i intuicji, nie warto się wtedy tam zagłębiać. Na przykład, o właśnie, tutaj jak mówimy o tych takich miejscach, powiem Wam, w zeszłym roku byłem nad Jeziorem Nyskim. No i byłem oczywiście zaproszony przez takich tam guru od, powiedzmy, tych jakichś tam, jak on się nazywał, ten naukowiec, już nie pamiętam, ale mniejsza o to. Nad Jeziorem w Skoroszowie było tam jakiś łańcuch życia. No i ja tam miałem być zaproszony, tak, wydzwaniali tu, dzwonili, wszystko były rozmowy, ja też dzwoniłem i tak dalej, ale słuchajcie, mnie tam blokowało, żeby tam nie być. To byli ci specy od Kesze. O, teraz sobie przypomniałem, to są ci specy od Kesze. No i oczywiście to się skończyło fiaskiem, ale ja właśnie miałem blokadę, żeby tam jechać, i ja pojechałem do ośrodka żeglarskiego, do znajomych. No i ja po prostu jeden z moich tam, powiedzmy, tych przyjaciół, stamtąd po prostu, który się wystawił z tymi orgonitami, on przyszedł do mnie, przeszedł pół jeziora, dookoła jeziora przeszedł. No i właśnie, i wtedy żeśmy nagrali właśnie ten film o tych z nad Jeziora Nyskiego, nie? A więc widzimy, że nasza intuicja mówi, że jest blokada, czyli nie idź tam, nie idź tam, po prostu nie idź tego. A oczywiście mi tam później wytłumaczyli, w jaki sposób oni by skorzystali z mojej obecności. No ale to są szczegóły, to jest, powiedzmy, dobrze powiedzieć, powiedzmy, znajomym, przy jakimś spotkaniu, to tak, takie detale. No i chyba by było wszystko. No tak, ja zachęcam do tego uczestniczenia. Chcę jeszcze powiedzieć, że jeśli tam się znajdziecie i wasze postrzeganie pozazmysłowe się pobudzi, a jest to możliwe, powtarzam to już nie pierwszy raz, to jest to naprawdę piękne uczucie. Dziękujemy za uwagę. Do następnego razu. Do usłyszenia.